CCC. Dzisiaj poznaliśmy wyniki za trzeci kwartał. Co ciekawe, CCC należy do niższego grona spółek, które pokazały wcześniej szacunki wyników. I faktyczne wyniki dowiezione są zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Aby obraz był pełniejszy, warto dodać, że oczekiwania inwestorów po bardzo mocnych danych za sierpień czy za wrzesień były dość wysokie i szacunki wyników nieco zmniejszyły ten optymizm. Można było zobaczyć przez kilka sesji zauważalne spadki notowań CCC. Jednakże wydaje się, że nowa forma prezentacji i zasygnalizowanie przez spółkę kilkudziesięciu inicjatyw, które mają na celu m.in. publikację wyników na 5 dni po zakończeniu okresu, danego okresu kalendarzowego, pokazuje, że spółka coraz więcej rzeczy liczy i chce je pokazywać lepiej, szybciej, z korzyścią moim zdaniem dla inwestorów. I to jest pozytywne. Natomiast w krótkim terminie to, co może nieco niepokoić inwestorów, to, że póki co listopad jest o blisko 3 stopni Celsjusza cieplejszy rok do roku. To powoduje, że takie impulsywne zakupy obuwia zimowego mogą właśnie nie być inicjowane. W związku z tym ta dynamika sprzedaży za listopad póki co wydaje się, że jest pod presją. Jeżeli zobaczymy na zewnątrz opady śniegu, czy też lekko ujemne temperatury, wydaje się, że to będzie istotny bodziec do poprawy takiego krótkoterminowego sentymentu. W dłuższym terminie pokazanie nowego układu prezentacji i też zasygnalizowanie, że spółka będzie dążyła do wykazania czy wypracowania 650 milionów zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację, tak zwanego EBITDA. Wydaje się, że to jest pozytywna informacja i taka kotwica w średnim czy w dłuższym terminie.